Kilka słów o meridianie potrójnego ogrzewacza. Jeden z najbardziej zagadkowych i najbardziej ciekawych meridianów, jakie w ogóle medycyna chińska wyodrębnia. Pełni on funkcję narządu, chociaż narządem w ogóle nie jest. Czyli my tutaj naprawdę mówimy bardziej o jego funkcji niż o narządzie jako takim. Potrójny ogrzewacz właściwie określa się jako drogę, jako drogę połączeń pomiędzy różnymi grupami narządów naszego ciała i wyodrębnia się tak zwaną górną część, czyli bardziej to, co się znajduje w klatce piersiowej, środkową część brzucha i dolną część brzucha. Górny ogrzewacz zajmuje się przyswajaniem pożywienia z powietrza i z wody, i do tego górnego ogrzewacza zaliczamy serce, zaliczamy osierdzie i zaliczamy płuca. Środkowa część łączy się ze śledzioną trzustką i żołądkiem. Zajmuje się ona trawieniem, rozdrabnianiem, przyswajaniem, transportem, dystrybucją energii w ciele. A dolna część zajmuje się rozdzielaniem tego, co potrzebne, co niepotrzebne, toksyczne, trujące i tego, co ma pozostać w naszym ciele. I zajmuje się głównie wydalaniem tych niepotrzebnych rzeczy z naszego ciała. Zaliczamy tutaj głównie jelito cienkie, jelito grube i wątrobe. To jest koncepcja medycyny chińskiej. Ale okazuje się, że w ostatnich latach naukowcy dokonują różnych odkryć i odkryli i podejrzewają, że to, co do tej pory uważaliśmy, że pełni tylko funkcję i nie ma żadnego swojego narządu, okazuje się, że teraz podejrzewamy, że już ma swój narząd. I naukowcy odkryli, że to, co jest wszędzie i kieruje wszystkim, czyli potrójny ogrzewacz, ma swój konkretny narząd, jakim jest tak naprawdę tkanka łączna. Że tak jest naprawdę, myślę, że to będzie kolejne odkrycie następnych lat. A jak patrzę na potrójny ogrzewacz kinezjologia? Kinezjologia bierze pod uwagę wpływ potrójnego ogrzewacza i jego połączenie z układem dokrewnym, czyli właściwie z gruczołami naszego ciała. I dwie podstawowe części, jakie kinezjologia bierze pod uwagę, to tarczyca i nadnercza. Tarczycy przypisuje. Jeden mięsień, mięsień mniejszy, a do nadnerczy przypisane są aż cztery mięśnie. Mięsień smukły, mięsień krawiecki, mięsień płaszczkowaty i brzuchaty łydki. Niesamowicie ważne miejsca w naszym ciele, cały układ dokrewny. Tarczyca okazuje się, że większa część osób, która ma problemy z tarczycą, właściwie o tym może nie wiedzieć. Występują w, tarczy, w zaburzeniach tarczycy objawy, które czasami wyprzedzają nieprawidłowe badania laboratoryjne hormonów tarczycy. Bardzo często może być to zmęczenie, może być przybieranie na wadze, mogą być zaparcia, może być senność, problemy z koncentracją. Więc osoby, które mają podobne objawy i do tego może jeszcze mają wahania nastroju, to są osoby, które szczególnie mogłyby zwrócić uwagę, czy przypadkiem tarczyca nie jest w słabej kondycji. W kinezjologii przykładamy również ogromną wagę do tych mięśni, które kierują nadnerczami. Nadnercza w obecnych czasach są bardzo często przeciążone, wyczerpane, wymęczone i również z powodu wyczerpania nadnerczy odczuwamy brak energii, ale również z powodu problemów z nadnerczami. Możemy też mieć problemy z wagą, z utrzymaniem prawidłowej wagi naszego ciała, możemy mieć problemy z alergiami, nietolerancjami, stanami zapalnymi, z astmą, z pokrzywkami, problemami skórnymi, z nawracającymi infekcjami, czyli objawów, które sugerują wyczerpanie nadnercza albo w ogóle przeciążone nadnercza również jest bardzo wiele i też rzadko kiedy... Pamiętamy o tym, że to nadnercza mogą być przyczyną tychże właśnie objawów i dolegliwości. Kinezjologia oferuje tutaj kilka różnych ciekawych testów, kilka różnych ciekawych ma pomysłów na to, w jaki sposób nadnercza możemy wzmocnić.